jak wspominasz tą szkołę? No, to były lata 93-97. Jeszcze wtedy byłam, że tak powiem, osobą sprawną. Kończyłam technikum tutaj gastronomiczne. Wspominam bardzo fajnie. Wiele ciepła, wiele wsparcia, wiele pomocy. Naprawdę uczeń mógł się czuć tutaj bezpiecznie. Nie ma czegoś takiego, że uczeń jest zależny od nauczyciela. Można się rozwijać na wszelkie sposoby. Nam pomagała w tym nasza nauczycielka, nasza wychowawczyni, pani Irena Olenkiewicz. I ona nas, że tak powiem, kierowała. Za moich czasów dyrektorem był właśnie pan Andrzej Bira. Pani Danuta Pawłowicz, obecna pani dyrektor, ona mnie przygotowywała do matury. W związku z tym, jak Państwo widzicie, no, wiele pozytywnych rzeczy, wiele pozytywnych wspomnień, miłych wspomnień gdzieś z tą szkołą i myślę, że zawsze będą wracać, bo fajnie jest przypominać sobie to, czego się człowiek nauczył jeszcze za młodych lat. Pan Igor Kwiatkowski, słynna Mariolka, też ikona Jeleniej Góry, też jest absolwentem tej szkoły. I nie wstydzi się tego, wręcz przeciwnie, cały czas się chwali, że on skończył szkołę tu w Jeleniej Górze, handlówkę, mile to wspomina, prosił podziękować, pogratulować tego jubileuszu. No i też sportowcy stąd, oprócz pani Lucyny też i dziewczyny chociażby w koszykówkę, zawodniczki stąd też wychodziły. No naprawdę, jest to szkoła bardzo potrzebna na mapie Jeleniej Góry, szkół ponadgimnazjalnych, szkół licealnych i zawodowych. I mam nadzieję, że się z roku na rok coraz to lepiej będzie rozwijała, coraz to więcej będzie miała osiągnięć, a te osiągnięcia już są i coraz to lepszą bazę. I chociażby, ja mówiłem o tym, że kilka lat temu w poprzedniej perspektywie to tutaj właśnie w handlówce została stworzona baza, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie szkolnictwa zawodowego z Dolnego Śląska. Dzisiaj handlówka, czyli Zespół Szkół Licealnych Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze obchodzi swój jubileusz, 55. jubileusz. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły, na którym są zaproszeni absolwenci, byli pracownicy, dyrektorzy szkół, oczywiście nasze władze miasta, władze Urzędu Marszałkowskiego, kuratorium, pani minister, pani poseł, na których już oczekujemy z niecierpliwością. Jak powiedziałam, jest to ważne wydarzenie, bo 55 lat to jest szmat czasu. Przez okres tych 55 lat ukończyło prawie 20 tysięcy absolwentów. Czyli licząc prawie co siódmy, ósmy mieszkaniec Jeleniej Góry był w murach tej szkoły. Szkoła niezwykła, bo szkoła, która kształci w zawodach. A wiadomo, dzisiaj właśnie takich nam ludzi potrzeba. Ludzi do pracy, ludzi do usług i ludzi, którzy są przygotowani do tych zawodów. To jest bardzo ważne, żeby umieli profesjonalnie wykonywać swoją pracę. A szkoła właśnie ich do tego przygotowuje. I dzisiejsza handlówka jest szkołą taką, mogę powiedzieć, na czasie, ponieważ warto mieć dobry zawód i wykształcenie, do którego też przygotowujemy. Jak pani wspomina szkołę? Uważam, że to był bardzo dobry, szczęśliwy okres w moim życiu, wspaniała atmosfera. Co to uczniowie? Tak się wspomina Polaków w szkole. A pani? Spędziłam w tej szkole 44 lata i bardzo mile wspominam. Mile wspominam grono, bardzo nam się dobrze współpracowało. Zawsze chętnie tutaj wracam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czego można by życzyć państwu, szkole? No, bo wiadomo, sukcesów macie mnóstwo. Czego można by życzyć jeszcze? Kolejnych 55 lat? Tak. A przede wszystkim, no, jak mówi się, ciągle sukcesów, realizacji planów, wysokich lotów w nauce, w dydaktyce. Ale ja przede wszystkim chciałabym życzyć handlówce, aby w tym regionie, w naszym mieście realizowała wszystkie potrzeby ludzi i rynku pracy. To jest bardzo ważne. Jak pani wspomina szkołę? Były moje najlepsze 4 lata
jakie mogłam sobie wymarzyć w tej szkole. A dlaczego? Dlaczego tak fajnie było? Dzięki nauczycielom, atmosferze w klasie i ogólnie wszystko dobrze wspominam. Poleciłaby Pani swoim znajomym? Jak najbardziej polecam do tej pory i cieszę się, że mogę też tutaj dzisiaj być. Jak Pani wspomina pracę swoją? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 60 nauczycieli, 20 osób administracji. Pracowałam, byłam bardzo dobrze. Program dzisiaj artystyczny mamy przygotowany. Program taki na jubileusz, na bankiet. Przygotowała go młodzież naszej szkoły. Jest bardzo atrakcyjny, ale również nietypowy. Jeśli ktoś tylko będzie mógł go obejrzeć, zapraszam.